Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam wszystkich, którzy kochają makarony, do wspólnego przygotowania przepysznego makaronu w takim kremowym sosie z łososiem i z krewetkami. Wszystkie składniki oczywiście znajdziecie jak zwykle w opisie filmu, więc już teraz nie przedłużam, bo jestem bardzo głodna, więc muszę szybko ten makaron ugotować. I zapraszam Was, abyście gotowali razem ze mną. W rondlu rozgrzewam dwie duże łyżki oliwy z oliwek i dodaję łososia. Ja mam tutaj 250 g filetu z łososia bez skóry. Pokroję w takie kawałeczki mniejsze. I dodaję też krewetki. Ja mam tutaj dokładnie 12 sztuk krewetek. Łososia i krewetki wcześniej posoliłam niewielką ilością soli i trzeba łososia i krewetki teraz obsmażyć, ale wiadomo, że niezbyt długo. Krewetki za długo smażone stają się takie bardzo gumowate. Tutaj już łosoś z jednej strony zmienił kolor na taki bardziej blady, więc sobie delikatnie, żeby go nie rozwalić, przekładam szczypcami. Sprawdźmy też krewetki. Krewetki też już można przewracać na drugą stronę. I możemy przekładać. Jak już to zrobię, to w tym samym rondlu będę przygotowywać sos. Także nawet jeżeli nam tutaj coś troszeczkę przywarło, to i tak nam potem się dostanie do sosu i wszystkie smaki zostaną zachowane. I dodaję połowę białej cebulki. Tak pokrojonej w drobniutką chusteczkę. Troszeczkę tutaj zmniejszę temperaturę. Troszeczkę dodam oliwy z oliwek, około jednej łyżki. W międzyczasie możecie już sobie ustawić wodę na makaron. Cebulka przepięknie pachnie. I dodam teraz trzy duże ząbki czosnku. Bardzo drobno posiekałam. Ładnie nam się to teraz wszystko tutaj złoci. Dzisiaj będę gotować taki makaron wieloziarnisty wstążki. Wy możecie użyć oczywiście makaronu takiego jaśniejszego z mąki pszennej, ale ja miałam dzisiaj bardzo dużą ochotę właśnie na taki wieloziarnisty makaron. Będę go gotować 6 minut, aby był al dente. Ja nie lubię takiego makaronu, który jest przegotowany, ale oczywiście nic Wam tutaj nie chcę narzucać. Wybierzcie sobie teksturę makaronu taką, jaka Wam najbardziej odpowiada. I teraz do cebuli i czosnku dodam troszkę płatków kruszonego chili. Obłędnie to pachnie. Chili to oczywiście musicie dawkować pod własne gusta. Mniejsza temperatura, niech się delikatnie tutaj ta cebulka z czosnkiem dalej złoci. Jak widzicie, woda już porządnie wrze, więc dodaję takich 8 gniazdek, 200 g suchego makaronu. I tak jak już Wam wspominałam, będę gotować przez 6 minut. Po upływie 3 minut ukradnę tutaj z garnka
250 ml tej wody, w której gotuje się makaron. Oczywiście wodę osoliłam przed wrzuceniem suchego makaronu. I tą wodę wlewam właśnie tutaj do rondelka, do cebuli, czosnku i chili. Wszystkie smaki, które przywarły w międzyczasie, teraz się odkleją i będą w przepysznym sosie. To będzie dzisiaj totalna rozpusta, bo dodaję właśnie 200 ml śmietanki kremówki i 6 łyżek startego parmezanu. Parmezan jest słony, więc jak zauważyliście, ja nie daję zbyt dużo soli do tego dania, bo nie chcę przesadzić. Teraz niech się ładnie tutaj wszystko ze sobą połączy. Ja za chwileczkę będę już odcedzać makaron. No i teraz następuje wielki powrót łososia i krewetek do rondla. Delikatnie. Przez minutę niech się tak tutaj łączy łosoś i krewetka z sosem. I za chwileczkę już będę dodawać odcedzony makaron, ale jeszcze zanim to zrobię, to już można na tym etapie dodać skórkę z limonki. Jak mi się uda zatrzeć, oczywiście. Możecie też z cytryny, ale ja dzisiaj postawiłam właśnie na aromat limonkowy. Bardzo lubię właśnie dodawać do makaronów. No i dodajemy makaron. Delikatnie przemieszam, żeby te cudowne nitki się tutaj mogły oblepić sosem. I do tego sosu bardzo pasuje natka pietruszki, więc nie żałujemy. A kto lubi więcej, to jeszcze może sobie na talerzu przyprawić jak najbardziej. Pół minuty i będę już. Super pyszności już na talerzu. Ja bardzo lubię natkę pietruszki, więc jeszcze tutaj troszeczkę pozwolę sobie dodać. I teraz już z Wami się szybciutko żegnam. Życzę Wam smacznego. Będę jeść te pyszności. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!